Witam serdecznie przede wszystkim. Bardzo mi miło i bardzo się cieszę, że mogę Państwa przywitać i też za pośrednictwem Państwa przywitać kibiców. Z zawodnikami już miałem okazję porozmawiać i przeprowadzić pierwsze zajęcia. Praktycznie, jeżeli chodzi o życiorys zawodowy, znaczy może nie zawodowy, ale życiorys ten zawodowy, trenerski, no to wszystko jest powiedziane. Mam też inne doświadczenie zawodowe, ale od kilkunastu lat jestem tylko i wyłącznie trenerem. Mam doświadczenie w pracy, tak jak tutaj, no nie ma co ukrywać, z młodzieżą, ale też jako człowiek, który zbliża się do połowy życia, mam nadzieję, bo do pięćdziesiątki, to też mam swoje doświadczenie życiowe, pracy z ludźmi, z różnymi osobami, w różnych sytuacjach. I myślę, że to wszystko jakby się złoży na to, że będę w stanie to owocnie wykorzystać w tej dla mnie bardzo odpowiedzialnej, ale patrząc też na to wszystko już od wczoraj, to myślę, że bardzo też przyjemnej pracy. Panie trenerze, dlaczego Suwałki przede wszystkim? Jeśli chodzi o rezerwę po Dolnym Szczecinie, no to słyszałem, że też tam z juniorami pan pracował, a tutaj niewiele starsi zawodnicy, bardzo młodzi. Najpierw na ten drugi człon, odniosę się do tego drugiego członu pytania. Tak, było dużo młodzieży w Pogoni Szczecin, ale też bardzo często byli zawodnicy z ekstraklasy, z pierwszego zespołu, więc to była taka mieszanka. Suwałki, nie ukrywam, że osoba pana Dariusza Mazura tutaj miała duży wpływ i nasze rozmowy. Profil trenera, jaki on potrzebuje, jak on widzi przyszłość. Gdzieś to wszystko się fajnie zgrało. Wczoraj tu pierwszy raz przyjechałem w życiu. Raz byłem na Mazurach. Jako 47-letni człowiek praktycznie pierwszy raz opuściłem gniazdo na dłużej. Ale robiąc wywiad, to też chciałem tą decyzję podjąć, żeby ona była jak najbardziej taka sensowna i dla mnie dobra. Nie było osoby, która źle powiedziała o Suwałkach i o całym tutaj środowisku. A rozmawiałem z trenerami, którzy tutaj już pracowali, bo mam przyjaciół w tym świecie i dobrych kolegów, więc to było na pewno bardzo ważne. Każdy wypowiadał się w bardzo dobrych, ciepłych słowach o tym miejscu, o tym, że wszyscy dmuchamy w jedną, mam nadzieję, że tak będzie, w jednym kierunku, żeby ten okręt płynął na szerokie wody. Ja jestem już na takim etapie życia, że ja nie potrzebuję blasku fleszy albo dyskotek, albo innych rzeczy. Ja potrzebuję właśnie urokliwego, fajnego miejsca do życia. Co prawda na razie przyjechałem sam, rodzina została w Szczecinie, jest to też była trudna decyzja z tego powodu, więc jakby bardzo pozytywne opinie na temat tego miejsca. Drużyna moim zdaniem perspektywiczna, szatnia też, przewaga oczywiście młodzieży, ale jest to zbilansowane. Ale tu dla mnie jakby nie ma większego jakby w tym momencie znaczenia, czy jest więcej młodzieży, czy nie. Ja oczywiście lubię ludzi, więc ja myślę, że i z tymi młodymi zawodnikami, i ze starszymi będzie ta współpraca owocna. Mam kontakt z osobami z Pogoni Szczecin i bardzo pana komplementują, że tak powiem. Dużo miłych słów na pana temat usłyszałem tam w poprzednim miejscu pracy. Ale też była taka sugestia, aby Wigry dały panu popracować dłużej. Wtedy przyjdą prawdziwe efekty. Ale tutaj też potrzebne działanie doraźne teraz w Wigrach, takie szybkie, żeby były owoce. Jaki ma pan pomysł?
Ogólnie, żeby ocenić wiarygodnie efekty pracy trenera, oczywiście no jest potrzebny, bo to jest proces. Nie? To ja nie mam różdżki czarodziejskiej, ze sobą nie przywiozłem i ja nastawiam się na proces. Ale też wiem, że te efekty w postaci, ja nie chcę powiedzieć, że tylko i wyłącznie wyniku, bo wynik jest skutkiem, w cudzysłowie, ubocznym dobrej gry, lepszej gry, odważnej gry, odważnych działań. Ja widziałem już dzisiaj na treningu, że ci chłopcy mają w sobie bardzo duży potencjał. Czy oni kupią moją filozofię? Im szybciej kupią, nie chcę powiedzieć, że im szybciej kupią, tym szybciej przyjdzie efekt, ale ja mam nadzieję, że za chwilkę, za 2-3 mecze, może wcześniej, może troszkę później, zobaczycie Państwo, że ci chłopcy przede wszystkim biorą sprawy w swoje ręce. Ja im dzisiaj powiedziałem, że na boisku masz wybór, możesz być sługą albo panem. Jeżeli ustawiasz się w roli sługi, to decydujesz się na to, co narzuca ci przeciwnik. Jeżeli chcesz być panem, oczywiście w tym jakby dobrze zrozumianym, że to nie, że my wyjdziemy i będzie, że my jesteśmy najlepszym zespołem w lidze, ale jeżeli chcesz wyjść i masz jakiś plan i chcesz być odważny, chcesz decydować, chcesz być proaktywny, to masz większe szanse na to, że wynik za tym pójdzie. A jeżeli ty reagujesz na to, co robi przeciwnik, to masz mniejszy wpływ tak naprawdę na to, co się dzieje na boisku. Oczywiście trzeba to znowu, tak jak w życiu, zachować pewną równowagę, ale chcę w tych chłopaków wlać taką myśl, że oni mogą o czymś decydować, że mogą prowadzić działania na boisku. Nawet jak jesteśmy w defensywie, to też można myśleć na tak. Więc myślenie na tak, odwaga, współpraca, no to są takie slogany, ale proszę mi wierzyć, że to jest po prostu moja filozofia. Ja z tego wyrosłem, jak z tym jakby wyrosłem. Ja nie chcę tutaj się za bardzo zmieniać. Państwo będą później oceniać to, co będzie, ale ja wierzę mocno, że z tą grupą naprawdę można dużo zrobić. Z pańskiej wypowiedzi wynika, że będzie pan bardziej pracował nad głowami niż nad mięśniami. Jedno i drugie jest bardzo ważne, ale... Przewaga będzie nad głową. Ja powiedziałem ci chłopakom tak. Przede wszystkim motoryka, czyli te mięśnie, to jest element, który sam nie wygra mecz. Ale to może spowodować, że się przegra mecz, jeżeli to nie jest na dobrym poziomie. Ale przede wszystkim, nie wiem jak Państwo do tego podchodzą, dla mnie w piłkę nożną gra się głową, czyli mózgiem i sercem. Umiejętności techniczne trzeba mieć, ale jeżeli masz je, a nie ma mózgu, czyli nie ma jakby decyzji dobrej, nie ma odwagi i nie ma serca, czyli tego, żeby zostawić, żeby się poświęcić, to te same umiejętności nic nie dadzą. Widzę też i wierzę w to, że oczywiście to blokujemy głowy, a umiejętności takie, jakie widzę tutaj w tym zespole, są naprawdę wystarczające na to, żeby te mecze się przynajmniej przyjemnie oglądało, bo można wygrać, można przegrać. To są różne sytuacje, ale zawsze też trzeba myślę, dać kibicom coś, po co przychodzą na mecz. Nie tylko sam wynik, ale też emocje, zaangażowanie i to, żeby się utożsamiali z drużyną. Czy przyjeżdżając do Suwałk analizował pan grę Wigę i wie pan, jaki element pierwszy trzeba zastosować? Oczywiście. Też to z jednej strony dosyć szybko się wszystko zadziało. Tak jak pan wie, musiałem jeszcze ten weekend zakończyć pracę w Pogoni, też meczem, więc troszkę byłem w takim rozkroku. Połowę głowy w Szczecinie, połowę głowy już tutaj. Analizowałem, oglądałem wnikliwie ostatni mecz przede wszystkim, ale też mam dostęp do Instata i oglądałem sobie fragmenty poprzednich spotkań. I mam swoje przemyślenia, mam pomysł.
Nie chciałbym tutaj jakby wchodzić w szczegóły, ja już troszeczkę powiedziałem. Wydaje mi się, że młodzi chłopcy, że ten zespół potrzebuje też mieć więcej piłkę w posiadaniu. Więcej wtedy można o wielu rzeczach, o więcej rzeczach decydować, ale też oczywiście musimy się sobie zdawać sprawę, że będziemy też często w fazie obrony i tam być agresywnym. Chcę wlać jakby tutaj troszkę takiego życia, że tak powiem. Ja nie odnoszę się do tego, co było, że nie ma życia, ok? Tylko ja mówię o tym, co bym chciał. Życie. Analizował pan i która formacja w Wigrach jest najsłabsza? Czy trzeba ją uzupełniać, czy tylko klocki poprzestają? Pytanie pułapka, ponieważ tu ja, znaczy nawet nie pułapka, ja nie widzę, żeby jakaś formacja była najsłabsza. Z kolei ja wiem, że państwo też może oczekują... Mamy swoje opinie. Tak, oczywiście. I to też jest coś takiego, że ja sobie zdaję sprawę i ja też w życiu walczę, nie walczę jakby z kimś, tylko walczę ze sobą, żeby nie szufladkować, nie? Bo jak się jest gdzieś długo, to się szufladkuje. Ja na razie jestem na etapie, bo co innego oglądać mecz w telewizji z dystansu, a co innego wejść w trening, tych chłopaków poznać, z nimi porozmawiać, zobaczyć, dotknąć w cudzysłowie. Myślę, że z każdą formacją jest coś do zrobienia, jest coś do poprawy. Też nie ukrywam, że nie będziemy grali systemem 3-5-2 czy trójką środkowych obrońców. Będziemy grali klasycznie czwórką z tyłu. Czy to będzie 1-4-3-3 czy 1-4-4-2, jeżeli będą wszyscy napastnicy zdrowi, ale będą rotacje jakby w obrębie tych wyższych formacji. Na ten moment będziemy grali klasycznie, że tak powiem, czwórką z tyłu, więc to też znowu troszeczkę nad tym pewnie trzeba będzie popracować, no bo do tej pory przestawić zespół. Może będą zmiany na pozycjach. Myślę, że w środku pola jest troszeczkę też rzeczy do poprawy, ale też nie mówię o personaliach, tylko o pewnych jakby działaniach, nie? Żeby ten środek pomocy jest mózgiem zespołu. I są tutaj zawodnicy, którzy mogą bardzo dobrze tą rolę pełnić. W każdej formacji jest coś do zrobienia, ale też każda formacja ma swoje plusy, tak, mocne strony. Czy pan dostał jakieś zadanie, ile punktów do końca roku trzeba zdobyć? Wigry w ostatnich 4 latach zawsze przeżywały po pierwszej przerwie reprezentacyjnej kryzys. Za trenera Nowaka to było 10 spotkań bez wygranej, za trenera Skowronka 9, w poprzednim sezonie 11. Nie dostałem żadnego ultimatum, żadnej matematycznych takich wyliczeń. Ja powiem tak, że to nie jest też, ja nie chcę się zabezpieczać i tłumaczyć jakby, ale no, to musi być proces. To nie jest tak, bo nawet jeżeli to będzie ten efekt, oczywiście ja chcę, żeby on był bardzo szybko, ale czasami mówi się o efekcie nowej miotły, tylko bardzo często ten efekt jest krótkoterminowy, krótkotrwały. Żeby naprawdę zdobywać punkty i mieć wpływ na wynik, to musi być proces, to musi być podbudowa. I jeżeli, ja to zawsze przyrównuję do tego, że jakby wyniki to jest taka sinusoida. Raz jest dobry wynik, raz gorszy, ale ona nie musi być tak, że na zmianę przegrana, wygrana. Ale są w tym wszystkim takie jak zwane szczyty i doliny. Ale jest też proces, który jest, jakby to są schody. I na tych schodach idziesz coraz wyżej, jesteś coraz wyżej celu. Celu dla mnie nie tylko wynikowego, bo dla mnie celem jest najczęściej cel rozwojowy, czyli rozwój i indywidualny, i zespołowy tych wszystkich chłopaków. Ja sobie też zdaję sprawę, że to nie jest świat idealny i nie ze wszystkimi to się może udać, ale jeżeli nie będzie naszym celem rozwój, to te wyniki też nie przyjdą.
To nie jest tak. To nie można myśleć tylko o wyniku, a nie myśleć o rozwoju. Więc ja wolę myśleć o rozwoju chłopaków indywidualnie, o rozwoju zespołu i wierzyć, być przekonanym, że wtedy wyniki mogą przyjść. Na pewno to jest bardzo wyrównana liga, bardzo trudna liga. W zespołach jest wielu zawodników naprawdę o dużych umiejętnościach, więc też pewnie Państwo oczekujecie, czy w ogóle kibice, że też te wyniki są ważne, ale przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale równie ważny jest styl gry, więc to naprawdę zaczęliśmy już dzisiaj od pierwszego treningu pewien proces. Ja chciałbym, żeby już był jak najszybciej widoczny, ale też nie mogę zagwarantować, że od razu to będzie. Znaczy, że będzie widoczny, że przyjdą wyniki. Wierzę w to bardzo mocno. No, oczywiście wierzę, bo teraz mamy troszkę czasu, ale za chwilkę mamy angielski tydzień. Taki bardzo angielski. Piątek, wtorek, piątek. Tak mecze będziemy grać. Więc to też będzie, ale może to też fajnie, bo jak wyjedziemy we wtorek czy w poniedziałek na mecz wtorkowy, to wrócimy dopiero po następnym meczu, będziemy na takim mini wyjeździe, mini zgrupowaniu, też będzie czas na pewne rzeczy, które będzie można wprowadzić. Nastawmy się na proces. Wierzmy wspólnie, że to będzie miało dobry efekt, to tak. I też w postaci wyniku. Panie trenerze, tak kończąc już, coś ciekawego w Pana nazwisku znajdziemy, bo zauważyłem, że niektórzy nawet tu nie wiedzieli, jak się wymawia. Takie trochę włoskie jest, pisane przez C i podwójne P. Nie jest włoskie. Nie miałem wpływu na to. To jest bardzo stara jakby historia. No, mam przodków, że tak powiem, właśnie z Włoch, ale to nazwisko tylko zostało, bo to jest już kilka pokoleń. Akurat mężczyźni się rodzili. Myślę, że dalej przetrwa to nazwisko, bo mam dwóch synków, ale ja już nie mam nic wspólnego z tym. Na pewno się wymawia przez K. Lubię to nazwisko, w szkole miałem i no, jednokrotnie, tak, ale w szkole czasami dwa T, ale tak, to po prostu jest taka, może tylko taka ciekawostka to nazwisko. Ja jestem z krwi i kości Polakiem, urodziłem się w Szczecinie, kocham Szczecin, kocham Polskę, mam nadzieję, że pokocham Suwałki i też na koniec chciałem powiedzieć, że na ten moment zostawiłem rodzinę, znaczy zostawiłem w sensie tam, no nie zostawiłem. Myślę, że to szybko jakby się zmieni, ale też chciałbym tutaj, nie chcę mówić tego w sposób górnolotny, ale ja tu przyjechałem też stworzyć swoją nową sportową rodzinę. Nie jestem trenerem wyrachowanym, nie jestem człowiekiem wyrachowanym. Naprawdę, proszę mi wierzyć, nie traktuję tego jako miejsca, gdzie ja mam tutaj stąd skoczyć gdzieś wyżej. Ja traktuję to, ja dziękuję osobom, które mi zaufały, ale chciałbym, czy z Państwem, czy przede wszystkim z zawodnikami, przede wszystkim w klubie z zawodnikami, ale też tutaj w świecie jakoś tym Suwalskim stworzyć takie relacje, żeby też dać się poznać jako normalny człowiek i myślę, że tylko na normalności można coś zbudować.